aby Chrystus Pan, nasza droga, prawda i życie, otoczył opieką i błogosławieństwem nas na wszystkich drogach. To później od Pana. Pana wójta i Pana starosta. Dobre dzieło zrobili nam. No. Skarbę się. Niech służy. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj spotkać się w Janowie w tych pięknych okolicznościach i możemy otworzyć drogę, na którą mieszkańcy Janowa i nie tylko bardzo wiele lat czekali. Odcinek drogi powiatowej, który dzisiaj otwieramy, to jest ponad 5 km 300 metrów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy przeciąć symbolicznie wstęgę. Droga była już w stanie tragicznym. A jak Państwo wiecie, do Janowa jeździ bardzo dużo ludzi. Przecież mamy tutaj zlokalizowaną stadninę koni, mamy tutaj zamek biskupi. Dzięki dobrej współpracy z samorządem gminy, na czele z panem wójtem Leszkiem Kwetczukiem, dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych, udało się pierwszy etap inwestycji wart ponad 7,5 miliona złotych oddać do użytku mieszkańcom Janowa i okolic. Tak jak powiedziałem, po 25% to był wkład gminy i powiatu, czyli blisko 1 900 zł. Gmina, 1 900 zł, powiat, pozostałe środki to były środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Została wykonana nowa nawierzchnia, wykonane zostały zatoki autobusowe, odpowiednie odwodnienia, chodniki, odpowiednie oznakowania tej drogi. Bardzo cieszę się, że w trakcie jest już drugi etap, także z Białej Podlaskiej do Janowa będziemy teraz niebawem już jeździć nowym odcinkiem ponad 10 km. Drogi z założenia łączą ludzi. A w dniu dzisiejszym mamy jeszcze przykład, gdzie i samorządy się połączyły po to, żeby wykonać wspólną inwestycję. I to bardzo cieszy, drodzy Państwo. Dzięki temu połączeniu dwóch samorządów mamy dzisiaj drogę, która jest oknem na świat dla mieszkańców Janowa Podlaskiego. Oknem, które, przepraszam, ale na pewno lepiej jechało do Janowa Podlaskiego. A drogi, jeśli są dobre, powodują, że inwestorzy przybywają i ludzie chętnie jadą. I ja myślę, że ta droga będzie czynnikiem rozwoju naszej gminy. Oczywiście gdybyśmy jej nie zbudowali sami i tutaj chciałbym zrewanżować się Państwu. Są wielkie podziękowania Panu za to, że Państwo chcieliście tą drogę realizować. Podziękowania również w stronę Rady Powiatu, bo tak jak Pan powiedział, bez Rady Powiatu tego by się nie dało zrealizować. No i naszym radnym, którzy zrozumieli, że ta droga jest też tam potrzebna, bo drogę nie buduje się dla powiatu, drogę buduje się dla mieszkańców, tych, którzy tu mieszkają. Wielkie podziękowania dla Pana Starosty, dla Pana Wójta, że wspólnie poczuli tą inwestycję. Myśmy się z tą dokumentacją już przymierzali. W 16 roku była zrobiona dokumentacja. W 19 roku w październiku zaczęliśmy, tak jakby byliśmy już po przetargu. I zakończenie było 30 sierpnia, także ten okres realizacji dzięki takiej sprawnej firmie i takiemu sprawnemu nadzorowi nie był zbyt długi. Tak jak Pan Wójt powiedział, było tych problemów dużo, ludziom się tłumaczy, ale nie wierzą do końca, że to tak będzie zrobione, bo to na pewno będzie źle. Ale jesteśmy już doświadczonymi samorządowcami i drogowcami, że wiemy, że później efekty widać i wszyscy są zadowoleni z tego, co jest zrobione. Ja dziękuję bardzo właśnie i mieszkańcom, że no, nam bardzo nie dokuczali. Było tych wniosków tyle, takich różnych, ale dało się jakoś tam dojść do konsensusu, nie było jakichś spraw takich spornych. No i niech ta droga będzie właśnie bezpieczną drogą, żeby kierowcy tu no, szanowali i przepisy, i całe otoczenie tej drogi. Chciałbym podziękować przede wszystkim naszym radnym gminy Janów Podlaski, wcześniej akurat mieli możliwość podjęcia takiej decyzji, a teraz zostali przekonani do tego, że ta decyzja o podjęciu, o remoncie tej drogi na tym etapie została podjęta. Dziękuję jeszcze jednej osobie, mieszkance Janowa Podlaskiego, pani Krystynie Laszut, wieloletniej skarbnik powiatu.
którą ciągle żeśmy pytali. Kiedy ta droga, kiedy ta droga? A czy są pieniądze? A czy będą? No i okazało się, że pieniądze się znalazły. Droga jest, pierwszy etap wybudowana. Jesteśmy bardzo zadowoleni i wszystkim Państwu tutaj bardzo dziękuję.